Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Sejf, a dzisiaj kolejny odcinek z Solomanki w koopie. Będziemy dzisiaj grali na ciekawej mapce z ciekawymi tutaj mapkami, ale to zobaczycie już za momencik. Na górze wasze komentarze standardowo. Dziękuję wam za waszą wszelką aktywność pod poprzednimi filmikami. I co, dobijamy do tych 500 łapek, no kiedyś ten moment musi nastać, ja będę o tym ciągle przypominać. Dzięki wam wielkie, że tutaj jesteście aktywni, że te łapki zostawiacie, komentujecie. Super, bardzo fajnie, a jak jesteś nową osobą przypadkiem, zostaw subskrypcji, no i dzwon na naszego tutaj pana u góry, bo YouTube'y muszą mieć dzwony, więc YouTube tutaj bardzo dzwonka prosi pewnie. I na pewno dostaniesz wtedy jakieś fajne powiadomienie, rzecz jasna. Oczywiście, tak zawsze jest zresztą. No i no, w takim razie nie przedłużając, lecimy do materiału. Czyli odcinek z trzema widzami. Wszyscy są brani z Discorda, więc jeśli masz ochotę, wbijaj się na Discorda. I tam w pewnym pokoiku, gdzie są najczęściej zadawane pytania, jest jak ze mną zagrać koopa. Więc lecimy. No i dobra, kolejny team już jest tutaj z nami. Dzisiaj będziemy grali z Jaffsonem, Yellow Fire Dog oraz Shocker. I w tym momencie możecie się już ładnie przywitać. Halo, halo. Tam. Cześć. Siema. No i mamy już wszystkich. Dobra, w takim razie przejdziemy teraz do naszego losowania. Aktywuję ten głos, niech będzie tutaj na głośno mówiącym cały czas, czyli was cały czas słychać. Zacznijmy teraz od losowania, zobaczymy co komu wypadnie, więc magiczne koło losujące wchodzi już do gierki i zaczynamy naszą zabawę od samej góry, czyli ode mnie. Mi na tym odcinku wypada w takim razie do zabawy i uwaga, będę grał druidami. Okej, okay, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Fajnie. Pójdę może troszeczkę pod pnącza, co ostatnio bardzo lubię. Pnącza. No właśnie. A teraz zobaczymy, Jaffson, co dla ciebie wypadnie. Ty w tym odcinku będziesz musiał wykazać się znajomością i groły bukanerami. Ja? Okej. Gracz drugi. I teraz gracz trzeci. Czyli robaczki Yellow Fire Dog. Dla ciebie w takim razie, w tym materiale, przypadnie zaszczytna gra samolotami. O Boże. Mam nadzieję, że potrafisz nimi latać, kręcić się i tak dalej. Mam nadzieję, że się uda. No i na końcu gracz czwarty, Shocker. Dobrze, czy tam twój nie pada? Inaczej? Nie, to dobrze, Shocker. No to teraz posłuchaj, co dla ciebie mam. Dla ciebie mam Spike Factory. Nie. No naprawdę? Samo wyszło. Najgorzej. Tak jak mówiłem, jest to Solomanki, więc nie wiadomo co komu wyleci. Koło fortuny jest nieubłagane i wyszło tak jak ma być. Dobra, w takim razie teraz przechodzę znowu do solo i lecimy już z materiałem. Ready and go! Wszyscy wiedzą co mają budować, więc zobaczymy co z tego wyniknie. Jedyny problem mam taki, że będziemy mieli problem z kamopancerzem. Zaczynamy w takim razie naszą zabawę. Osobiście proponuję zboostować Jaffsona, który wydał swoje całe hajsy, już widzę. Tak? Tak, wydałeś całe hajsy. Ja proponowałem, żebyś zbudował bukanera i dał go podbicie kamo, czy kamo pancerza, bo jako jedyny bijesz kamo pancerz. No samolot jeszcze może, ale to z późniejszymi oczywiście upgrade'ami. Pomijam oczywiście Spike Factory, bo to jest jedno wielkodynowe według mnie. No ale dobra. W takim razie Jaffson, proszę tutaj moja gotóweczka calutka. I postaw tutaj w takim razie bukanera i w dolną ścieżkę potrzebuję, żebyś poszedł. A nie, dobra, bo widzę, że tutaj już Benjamin stoi, tak się skicał gdzieś tam w krzakach. I ja nie wiem, co ty tam w tych krzakach szukasz, czemu ty tam się schowałeś sam solo? Nie wiem, tam jeszcze coś tam robisz tutaj rączkami. Oczywiście grasz, jesteś DJ-em, no ja wiem o tym oczywiście, o to chodzi. No ale dobra. Jaffson, to nie wiem, czy sądzisz tak samo, czy tutaj warto tego bukanera postawić. Nie, myślałem na początku postawisz go. Jedną stawkę wcześniej. No ale dobra, okej, w porządku, nie będzie tutaj. Bo teraz będziesz bił na samym końcu, a nie na początku. A to kamo będzie iść na początku i kamo padasz będzie iść na początku, a nie na końcu. No ale dobra, okej, w porządku. Mi zostaje druid. Ja tak naprawdę druidem mało co mogę w tym momencie jeszcze działać. Tutaj zostawię więcej miejsca, bo tutaj może pokusimy się później o zbudowanie wioski. To będzie chyba jedno z lepszych wyjść tak naprawdę. No a tak to zrobimy w ten sposób. Hajsy lecą grubo.
Naprawdę nie, mi hajsy powinny się przydać tylko tutaj Justinowi. Nie wiem, czy zdążysz ze zbudowaniem. A ty, Justin, mi wysyłasz kasę. Po co? Justin, po co mi wysyłasz kasę ciągle? Weź zbuduj wreszcie bicie kamo. A tak naprawdę już trzy pancerz ustaw do bicia. Wiesz, że ty to powinieneś wszystko sam sklepać? Wszystkie rundy do 24 powinny być twoje, bo ty jako jedyny bierzesz kamo pancerz 022. To jest twój upgrade, który powinien już być dawno zbudowany. To jest podstawa, bo tylko ty to bijesz. Nikt inny. Ja wiem, że postawiłeś tutaj Obyna, ale Obyn bije pancerz tylko i wyłącznie. Tak tylko mówię, prawda? Tak to chyba według mnie wygląda. No chyba, że hajsu nie potrzebujesz, to możesz mi go wysłać. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie za hajsy twoje. A ja postawię Quincy i tutaj pójdę w takim razie w kierunku tym. Czyli teraz cała sprawa będzie na Spike'a tutaj, żeby wytrzymać to jakoś. Dobra, powiedzmy, że będzie w porządku. Tylko kamo pancerz przyjdzie nam niedługo. No i dobra, wielka burza poszła oczywiście rozmów i okazało się, że nikt nie ma buchanera rozwiniętego i dlatego takie po prostu tej zonki nam powychodziły. Poproszę o dużo hajsu w takim razie. Gdybyście mieli hajsy, bardzo ładnie bym przyjął wszystkie hajsy. O, super, dziękuję bardzo. No i w tym momencie już bijemy kamo pancerz. Rany Julek, ile problemów, żeby to jakoś tutaj osiągnąć. No ale dobra, skoro ja przejąłem teraz buchanerów, tak, tylko się tak pozmieniało, że ja mam buchanerów, Jafson ma samoloty, czekajcie, bo teraz potrzebuję waszyjniki, Yellow Fire Dog ma druidów i Shocker zostaje standardowo przy swoich ulubionych, najbardziej ukochanych, wręcz ubóstwianych Spike Factory. On po prostu się tak cieszył, że wręcz aż podskakiwał, gdy tylko usłyszał, że Spike Factory przypada dokładnie dla niego. Więc możecie mu teraz dać soczystą łapkę i ładny komentarz pod filmikiem, że spajki są naprawdę the best, najlepsze i w ogóle tylko nimi trzeba grać. Dobra, ja tak już na poważnie lecę w kierunku zarabiania, bo jako, że tylko ja będę to budował, to mogę spokojnie iść pod zarabianie, no i ja będę próbował coś tutaj osiągnąć, żeby jednak te pieniążki nam jakoś tam leciały, o cokolwiek, no trzeba oczywiście zdobyć. Jafson chciałbyś postawić pewnie swój pierwszy samolot, ale ja muszę postawić ci merch. No tego do zarabiania, no wiecie zresztą o kogo chodzi. No i dobra. W takim razie masz troszeczkę kasy, rozbuduj go cokolwiek. Żeby cokolwiek on przynajmniej już miał. Dajesz pod widzenie kamo. No może być oczywiście widzenie kamo, jak najbardziej w porządku. A ja w takim razie będę iść teraz już tylko i wyłącznie pod zarobek, żeby te hajsy nam leciały jak najbardziej. A Quincy będzie jakby moim przedstawicielem tego bicia tych wszystkich baloników. Że on tylko będzie musiał cokolwiek tutaj robić w moim imieniu, a ja skupię się tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniążków tutaj, żebyśmy mogli normalnie grać bez większych problemów. Bo pamiętajcie, że my nie gramy na zwykłym hardzie. To jest alternatywne rundy balonów, więc wszystko leci o wiele szybciej. I w ogóle jestem mega zadziwiony, że jeszcze nic nie straciliśmy, żadnego życia. Że jakoś jeszcze utrzymujemy póki co. Ale to jest strasznie dziwne. Bo no to wyglądało na początku strasznie tragicznie, że tutaj powinniśmy przegrać tutaj na samym początku już. No okej, zobaczymy co z tego wyniknie, czy ta gierka będzie całkowicie wygrana. Ja się patrzę, czy w ogóle mi się nagrywa audio, bo jak wiecie, raz już miałem taki przypadek, że mi audio się całkowicie usunęło. I to nie było fajne, naprawdę, zdecydowanie. Bym powiedział. No dobrze, kto chce hajsy? Hajsy tutaj chcielibyście? Proszę was bardzo. Wyślę wam, chociaż wolałbym jednak je wydać na bukanerów. Jeszcze jednych. Kolejnych, żeby Kasiora tutaj nam się zbierała. Wiesz co, nie stawiaj dwóch spajków koło siebie. Lepiej tego spajka postaw na samiutkim końcu. Tego jednego. Ale nie sprzedawajcie nigdy, naprawdę. Ja mówię część rzeczy, ale to bardziej mówię takie na przyszłość, żebyście wiedzieli, jak coś robi, ale nigdy nie sprzedawajcie. Bo wtedy stracicie 20-25% gotóweczki, jaką wy wydaliście na daną jednostkę. I to się mało kiedy opłaca. Dobra, w takim razie, super jakbyś Jafson zdołał zrobić 3-2-0.
już tutaj. Czyli oczywiście te armatki podbicie. Ja ci gotówki nie wyślę póki co, bo potrzebuję zbudować szybciutko kolejnego do zarabiania, bo jak nie zbudujemy ich przynajmniej tak z 5-6 do rundy 50, to będziemy mieli strasznie słabiutko. Bo nie ukrywajmy, dopiero wtedy jakikolwiek jest sens grania bukanetami, jak macie ich więcej niż jednego. Bo co jednego mam, więc co to mi naprawdę daje? 200 to jeszcze nie jest nic. To jeszcze nie jest coś. Nie jest nic. Rany boskie. Ja już po chińsku mówię. No i przyleciał nam tutaj Moabik, ja tego nie przeważyłem, tak to szybko oczywiście poleciało, jak zawsze. Wow, po prostu bez większego problemu pokonaliśmy opancerzonego tutaj Moaba. Więc na razie zapowiada się, że chyba przeżyjemy przez jakiś czas tutaj. Nie wiem czy do końca, no ale bynajmniej póki co dajemy sobie jakoś tam radę. W tym momencie buduję już trzeciego do zarabiania, jest to strasznie mało, strasznie wolno. W tym momencie powinienem już mieć przynajmniej z 4 zbudowanych? 5 zbudowanych? Gdzieś tak. Okej, troszeczkę mi tutaj spajki nie pasują, ale nie będę nic mówił, bo znowu coś tam, kurczę, sprzedaż i to wyjdzie jeszcze gorzej. Nie. No tak na przyszłość ci powiem. Ten pierwszy spike powinien pójść pod 2-3-0, później pod 2-4-0, a ten ostatni powinien pójść pod 2-0-5. Tak się na przyszłość tylko mówię, że na końcu budujemy permę, a wcześniej budujemy na Moaby. Tak się to powinno budować. Nie dam ci hajsu, sio. Nie ma hajsu jeszcze. Jeszcze się buduje. Hajsy będą jak się wybuduje. Póki co zbieramy pieniążki, więc nie rozdajemy. Tak, jest to zły, niedobry wujo safe mod i nie oddaję pieniążków w takim razie. Pierwsze co zbudujmy, przynajmniej tą piątkę tych zarabiających do rundy 50, żeby to już było zbudowane, żebyśmy zarabiali już 1000 co rundę, bo tak to będzie wyglądało, 1000 co rundę, to będzie bardzo fajne. Ach, uparci chcieliby hajsy, wszyscy hajsy by tego chcieli, no nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo oczywiście, no ja żartuję oczywiście, ale wiecie dobrze o co chodzi. Jednak tą ekonomię trzeba zbudować wtedy, gdy nie leci jeszcze dużo balonów, gdy już zaczną lecieć bardzo trudne baloniki, to wtedy już faktycznie trzeba będzie boostować każdego, mniej zarabiać. A w tym momencie jeszcze jesteśmy w takim etapie, że spokojnie mogę się skupić jeszcze na zarabianiu, bo te rundy, które lecą, nie są aż takie trudne i spokojnie jesteśmy w stanie je wybronić. Dlatego też chciałem się na tym skupić stricte, tylko i wyłącznie na tym. Jak widzicie, na samolocik bardzo ładnie to oczywiście działa. Nasi tutaj druidzi. Druidów ogólnie buduj za każdym razem 2-3-0, to jest bardzo dobra strona. I tam gdzieś przy końcu, tam pod moimi bukanerami, możesz zbudować jednego druida z tornadem, czyli 3-0-1. Tak ci tego po prostu powiem, że tak byłoby bardzo fajnie i to będzie chyba jedna z lepszych opcji. I każdego druida 2-3-0 ustaw na strongi, żeby tylko strongi bił. Możesz budować ich niżej, żeby mieli ten zasięg jeszcze, czyli koło mojego bukanera tam stawię. Albo czekaj, może tutaj ci wioskę postawię? O, wtedy tutaj wioska by była. O, popatrz, gdybym ci postawił tutaj wioskę, to postaraj się teraz budować w zasięgu wioski. W taki sposób. I to będzie chyba najlepsza opcja w tym momencie. Jakbyś w zasięgu tej wioski budował swoich druidów. Nie wiem ile tutaj ich wejdzie, od dołu chyba wejdzie jeden druid, czy nie wejdzie druid od dołu, od dołu nie wejdzie. Wejdzie między bukanerami jeden i obok Quincy ci wejdzie jeden. Ja możesz ich spokojnie sobie postawić. No dobra, w takim razie tak, zmarnowałem pieniądze stawiając tutaj wioskę, oczywiście wiem o tym. No ale w tym momencie mogę sobie spokojnie postawić kolejną tutaj naszą zarabiającą łódź. Będzie to piąta łódka i to będzie idealnie do rundy 50, tak jak mówiłem. No i dobra, w tym momencie już mogę troszeczkę tutaj poboostować. Są dwóch, którzy chcieliby się boostować. Spajki, nie, bali się, nie buduje na końcu, no dobra, niech już będą, no nie wiem, może ja bynajmniej mam jakieś inne tutaj odczucia odnośnie gierki, ja się chyba inaczej troszeczkę tutaj buduję. Dobra, potrzebujemy na pewno rozbudować tutaj kolejny samolot, żeby być lepszym odnośnie Moabów, więc proszę, ty możesz go sobie strzelić jak najbardziej, bo to się nam na pewno przyda, zdecydowanie, teraz już z Moabami nie będzie aż taki większy problem. No i oczywiście druidzi. Każdy musi być tutaj z tym upgrade'em. Dobra, tutaj potrzebujesz na pewno lightning i tornado koło mojej wioski.
a tutaj masz zbudowanych 2-2. 2-2 jest bardzo słaby. Chyba, że nie masz trzeciego upgrade'u, to wtedy też będzie słabo. Jeśli nie masz mączy pośrodkową ścieżkę, a z tego, że nie wybudowałeś, to podejrzewam, że możesz jego po prostu nie mieć. No to potrzebujemy boosta, więc boostuję tutaj swoją jedną łódź. Nie chciałbym przesadzić, wiecie o co chodzi. Miałem tutaj, było troszeczkę to mocniejsze to co ja mam, ale jednak nie za mocne, bo jednak wolałbym, żeby tutaj zgadzały nam się pieniądze, czyli ekonomia ponad wszystko. I tutaj jeszcze zmieszczę, gdzie zmieszczę jeszcze jednego? Tutaj nie dam rady. Jeszcze jednego zmieściłbym tutaj. To są wszystkie chyba miejsca, gdzie mógłbym się wybudować, a zaraz się upewnię tylko jeszcze. Chyba tak. Nie, tam jeszcze na samym dole jest jeszcze jedno miejsce, a wtedy on w ogóle nie bierze udziału w walce. No ale zawsze coś tam będzie mógł sobie zdziałać później. W razie włoży mi się pieniążki będą. O, ej, dziękuję bardzo za hajsy. Jak najbardziej się one tyle nam przydadzą. Tak, znowu coś wzywa po pieniążki wzywa za Jafson oczywiście, ale czekaj, Jafson, ja sobie jeszcze zbuduję tutaj kolejnego już siódmego tutaj zarabiającego, no i będzie już bardzo ładny tutaj nasz przychód, więc będziemy mogli cokolwiek więcej zdziałać. I wtedy faktycznie ciebie rozwiniemy troszeczkę mocniej. No druidzi mają najgorzej, bo oni się najmniej będą mogli rozbudować. A, idziesz w tą stronę, druidem. No dobra, w porządku. Myślałem, że akurat po tą dżunglę pójdziesz, czyli środkowa ścieżka. No ale dobra, ten sposób też może być pod poplusy. No, może też to będzie miało jakiś największy sens. Dobra, upgrade'ik. I teraz, Jafson, proszę ciebie bardzo. Kolejna operacja Darkthorn. Jak najbardziej w porządeczku. Ósemeczki tutaj robisz, robisz kółeczka. W porządku, może być jak najbardziej to okej. W tym momencie... Czy w ogóle jest sens dawać druidowi widzenie kamo w takim razie? To jest dobre pytanie, bo nawet teraz się patrzę tutaj na to i chyba nie za bardzo ma to sens. Bo po tą stronę tutaj druid za dużo nie działa. Jest to fajne, żeby tym druidem poszedł właśnie w ścieżkę środkową. Mocno środkową ścieżkę, tak do trzeciego upgrade'u. No bo te skuty za mocno lecą, nie wiem czemu. Tyle tutaj tych nas atakuje. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dobra, runda 61. Robi się coraz to ciężej, wam powiem. Wybudowałem sobie już dwa bukanery na czwartym tierze, żeby zarabiały już po 500 pieniążków. Później je sprzedam, jeśli będziemy już potrzebowali zbudować sobie shreddera, bo tak. W tym materiale będziemy próbowali shredderem wygrać całą gierkę. Czyli jak już tylko będzie on możliwy do wybudowania, od razu go budujemy bez żadnej zwłoki, bo on będzie nam najbardziej potrzebny później. Więc tutaj mam jakby zamrożone w tych bukanerach po 10 tysięcy. No i to jest w porządku, oczywiście. Mam już 19 tysięcy plus to, co odłożyłem, 21 tysięcy mam już spokojnie odłożone. No i to może sobie teraz spokojnie czekać na lepsze czasy, jak to się mówi. W takim razie, Jafson, jakbyś mógł wszystkie swoje pieniążki mi przelewać, ale tak o co jakiś czas nie spamić, prawda, oczywiście. I ja teraz w tym momencie, dziękuję bardzo. Ja po prostu będę dobudowywał co jakiś czas kolejne te nasze statki. Tak jak zbuduję, nie wiem, do 4, może do 5 i wtedy jak wszystkie sprzedam później, to już będę miał pieniądze dla ciebie właśnie do zbudowania shreddera. Natomiast tutaj mamy już budowane spajki, jak widzicie. I tutaj i tak dałem malutkiego tipa. I tak samo tipa daję dla was. Jeśli budujecie spajki pod Moaby, budujecie zawsze pod 2-3-0. Nie pod 0-3-2, bo to wam tak naprawdę nie daje. Dolny upgrade jest najbardziej niepotrzebnym ze wszystkich. Tylko i wyłącznie jak idziecie pod permę, czyli jak macie w tym miejscu, to budujecie 2-0-3, 2-0-4, 2-0-5. W przypadku Bali jest dokładnie identycznie. Dolny upgrade zagłodzie niepotrzebny, dajecie speeda, czyli szybsze rzucanie Bali, czyli macie więcej Bali w tym samym momencie na mapie. I to jest taki protip dla was, żebyście też o tym pamiętali, żeby tak właśnie się budować. To jest dosyć takie do ogarnięcia później. I teraz uwaga, czy przegraliśmy gierkę? I przegraliśmy gierkę, niestety, to ja ją chyba przedłużę w takim razie.
O, ktoś przedłużył. Jak miło, bardzo dziękuję ślicznie bardzo za to. W takim razie zrobimy teraz tipa takiego, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy, że gdyż, ponieważ, że tak. Wszystkie hajsy proszę, żebyście przekazali do Jeffsona. Wszystkie jakie, takie, no wszystkie, wszystkie. I Jeffson zbuduje teraz, tak jak ci powiedziałem, ten lewy. Buduj tutaj shredderka nam. I wtedy powinniśmy już to spokojnie wygrać. No i dobra, w tym momencie ja jestem pozbawiony dwóch statków, ale mamy shreddera. Runda 63 powinna już teraz być pokonana, czyli mam taką wielką nadzieję. Ja sprzedam jeszcze tą wioskę, bo tutaj ona nic nie daje. To buduję ją tutaj. I pójdziemy tutaj w speeda, żeby troszeczkę go zwiększyć. Bo iście w inną stronę oczywiście nie ma większego sensu, bo jak dobrze wiecie, i tak gdzieś jak on widzi kamo, bo i szedł w środkową ścieżkę. Oczywiście, shredder jest najlepszy pod upgrade'ie 5.02, no ale wtedy nie widzi kamo. A tutaj jeszcze wioski wtedy nie było, więc też nie ma co się dziwić, że taka ścieżka tutaj została wybudowana. I też no, nie ma sensu sprzedawać oczywiście shreddera, chociaż jest w zasięgu mojego bukanera. Wtedy sprzedaje się troszeczkę drożej. No ale dobra, zostawmy go tak jak jest aktualnie. Już ma speeda jeszcze ekstra dorzuconego. No i to się powinno już idealnie skombić. W tym momencie tak naprawdę ja już mogę spokojnie boostować tutaj naszego druida. Gdyż... albo Spike Storm 5000. 5000 na Spike Storm. Nie, to chyba będzie też dobre do uzyskania. Przelejcie wszystkie pieniążki, byście mogli tutaj do Shockera. I powinien Spike już tutaj wybudować. A później już będziemy... upgradowali druida bardziej. Czyli ci brakuje jakichś groszy, okej. No i dobra. W tym momencie już teraz druid będzie miał do pokazania swoją siłę, więc kolejne pieniążki będą już dla niego tutaj przelewane, gdyż tak naprawdę i spajki są zakończone, no i samolot tym bardziej jest zakończony. Jak już lata shredder, to tak naprawdę już jest w miarę spokojnie, już nic nie powinno większego tutaj wydarzyć, kiedyś jest zła. No chyba, że coś nam poleci takiego dziwnego, ale tutaj chyba nie lecą DDT do 80 rundy, więc będzie w porządku i myślę, że damy sobie radę z Zongiem na samym końcu, czy z rundami 78 i 79. Jak dobrze wiecie, to są rundy najtrudniejsze i tam będą największe zgrzyty, jak zawsze zresztą, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, a tymczasem malutkie turbo. Runda 70. Już się powoli zaczynają lekkie lagi. Jest to oczywiście związane z tym, że mamy mnóstwo bali tutaj porzucanych. Spajki mi jeden znikł, widzę. No dobra, może nie przeuważyłem, ale tutaj był spajki mi zniknął nagle. Był chyba w takim razie sprzedany. O, i to jest piękny spajk wybudowany, czyli 3-2-0. Jak najbardziej w porządku, więc ja osobiście nigdy bali nie buduję u góry, jak dobrze wiecie. Ja zawsze wolę w Moaby iść. Nie wiem czemu, ale jakoś wtedy czuję się mocniejszy. Tak to powiem. Dobra, kolejny buścik dla druida. Wykaż się teraz druidzie nas tutaj kochany. Coś ładnego postaw, coś bardzo, bardzo mocnego, co zmieni losy tej całej gierki. O, i wrócił, popatrzcie, i wróciło. Tylko coś wspomnisz i już wraca, i już wraca. To proszę, masz jeszcze tutaj pieniądze, żebyś dobudował tutaj Moab Shreds. Jeszcze te tam grosze, o proszę cię bardzo. Idealnie, no i w tym momencie już powinniśmy być w miarę bezpieczni. Mając tutaj armię oczywiście spajków, armię druidów, dosłownie armię druidów, wręcz wszędzie są druidzi jacyś. No i oczywiście latającego shreddera, który chyba będzie tym pop... killerem, pop... nie wiem jak to się nazywa, kurczę. Zawsze zapominam jak to się nazywa, popmaster. A zobaczymy już niedługo, za 7 rund, zobaczymy jak to się dokładnie nazywało, ale chyba tak tutaj Jeffson będzie zdecydowanie tym liderem odnośnie niszczenia Moabów. Czy nawet jednostek, bo ja mam ile? Ja jakbym sobie tak sumował, może bym miał 30, 40, 50, może 50 tysięcy mam. 50, 60 tysięcy. A on na samym shredderku ma aktualnie no 100 tysięcy, no to można spokojnie liczyć. Więc to oczywiście będzie wygrane. W przypadku faktory trudno jest powiedzieć, one były często usuwane. A w przypadku druidów, tu mamy 10 tysięcy, 10 tysięcy.
20, 22, 20, 36 i takie tam już grosze bardziej idą z pozostałych, czyli koło 40 tysięcy, więc zobaczymy, jakie tutaj rundy będą, chociaż tutaj podejrzewam u druida bardziej, że będzie Master Builder, czyli najwięcej postawionych jednostek, bo to chyba z tego wynika, no chyba, że moich u Henedrów było więcej, w co wątpię tak naprawdę, no ale może ich było faktycznie troszeczkę więcej. Dobra, buścik oczywiście, proszę bardzo. Na kolejnego skilla będzie później oczywiście. To się też nam tutaj przyda. Idealnie, no i widzicie, to już skill ładnie wygląda. 2-4 wygląda bardzo ładnie, niżeli ten tutaj 0-4-2. On wygląda tak mizernie, jakby był taki słabiutki, wręcz podstawowy, bez żadnej większej mocy. A tutaj jest taka czerwień mocna, że widać, że na pewno on wszystko tutaj sam solo pokonuje. No, te to niestety są takie jak zawsze, tak naprawdę. Ja wiem, ja zawsze się tych spajków czepiam, zawsze mówię, że spajki są słabe, a się okazuje czasami, że spajki są najmocniejsze na świecie, jak tego mogą być. No ale tak to po prostu bywa, tak to po prostu u mnie już bywa. Dobra, jako że dostaję hajsy, nie wiem po co dostaję hajsy tak naprawdę, ale może już nie macie co budować, nie macie pomysłów, więc w takim razie ja sobie zbuduję na sam koniec też cokolwiek, co będzie mogło tutaj bić, to będzie mogło wziąć jakikolwiek udział w tej całej naszej rozgrywce. I jako że pójdę w zasięg, żeby tutaj jednak dosięgnę do tamtego terenu, chyba że zmieszczę tutaj wioskę, wtedy nie będę potrzebował. Nie, wioski nie zmieszczę niestety. Tyk, nie zmieszczę wioski. Albo zrobię to inaczej. Tu. Nie, to było backspace'em. Okej. W tym momencie dajemy tutaj naszą jednostkę. No i idziemy w najlepszą możliwą stronę, czyli raz, dwa, trzy. No i dobra. W tym momencie już ja też coś tam będę klepał, więc no powiedzmy, że już wezmę jakiś czynny udział w tej rozgrywce, że już aż tak źle ze mną nie będzie. A skoro mam jeszcze więcej hajsu, to tak jak zbudujemy jeszcze jedną rzecz, i w tym miejscu budujemy sobie jeszcze pirata, naszego tutaj prawidłowego, najlepszego na świecie, jak tylko może być. Nasz pirat do przejmowania statku, do abordażu. I pójdziemy tutaj w zasięg i to będzie chyba bardzo dobra opcja. Dajemy go na strągi oczywiście. No i w tym momencie, niech tylko ktoś podejdzie, to oczywiście zostanie od naszego pirata tutaj bombką prosto w czoło i żaden balon nie przejdzie, jakby balon miał czoło tak naprawdę. Dobra, co ja już tutaj te głupotki gadam. Trzy rundy przed nami już tylko i wyłącznie, to jest bardzo mało. Teraz co, jakiś Moab by się przydał. O, jest Moab. Dobra, nie, znaczy był Moab, ale odszedł Rauberwo chyba z tego wynika. No tak, Shredder jest bardzo mocny i bardzo szybko wszystko on niszczy, resztą zobaczcie sobie sami na jego tutaj wyniki. Już jest 150 tysięcy. No to oczywiście mówi samo za siebie. Trzeba się napić, bo już gardełko podziało mi. Hej, 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 dawno nie piłeś. Trzeba to oczywiście naprawić jakoś. Dobra. Oba, mam postawioną wioskę. Do widzenia Camo mi się oczywiście tutaj przydała, ale rozumiem, że pewnie jeszcze nie ma widzenia Camo. Tu jest gracz pierwszy, to jest moja wioska. I dobra, to jest zrobione tutaj specjalnie pod samolot, żeby szybciej on nawalał. Gracz czwarty ma problemy. Jawsą, przegrzewa ci się komórka, albo ci się znowu wygasił ekran. Chyba wygasił ekran w takim razie. O, coś tam mówiłeś, że tak, że ci się ekran wygasza co chwilę. I to pewnie było z tego spowodowane. Znowu gracz drugi tutaj ma jakieś problemy techniczne. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to będzie oznaczało out całkowicie, wypad, czy też niekoniecznie. No chyba na razie jest w porządku. Oby, mam taką oczywiście nadzieję. Nie, no znowu oczywiście tutaj ostro walczy. Jawson ostro walczy, żeby to z nami jednak zagrać do końca. Czy mu się uda, czy mu się nie uda, to się przekonamy za momencik pewnie. Bo już tutaj nasz komputer oczywiście też już ma wielkie lagi, wielkie tutaj problemy już techniczne zaczynają mu się robić. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pieniążki, proszę cię bardzo, już ci wysyłam tutaj forsę. Gracz drugi znowu ma problemy techniczne. No zobaczymy. Jeżeli się okaże, że mnie wywali przez to wszystko, bo to wiecie, tak różnie później oczywiście z tym bywa. No i znowu gracz drugi te pokazuje, że tak, trzymam w ręku klucz i trzymam w drugiej ręce kabel od neta. Rany boskie, wyleciało mi to. Wyleciało mi to z głowy, tak jest, jak się po prostu kabli nie montuje. Jak pójdzie po to człowiek ma, a nie zapomniałem, tak naprawdę. No dobra. Mniejsza z tym. Sprędka, tak? Dobra. W takim razie runda 78. Czy damy radę ją wreszcie przejść? Czy samoloty zaczną latać? Czy coś się zacznie wreszcie dziać? Czy jednak po prostu będziemy sobie stały odcinek widzieli tylko i wyłącznie pana montującego nasze tutaj przewody?
Komórka już pewnie do granic czerwoności się nam rozgrzała i zaraz po prostu eksploduje. No i dziękujemy bardzo Jacksonowi, że opuścił naszą rozgrywkę. Brawo oczywiście dla Jacksona, teraz wszyscy pięknie ładnie mogą tutaj bić brawo. Możecie w komentarzach mu podziękować, że gra zaczęła normalnie teraz już działać. Kto dostał tak w ogóle jego tutaj spadek? Po nim spadek dostał gracz trzeci, czyli od druidów dostał jego Shreddera. Gracz czwarty w jego spadku dostał operację Darkstorm. A ja nie dostałem nic. Widocznie byłem chyba niegrzeczny i na nic nie zasłużyłem, żeby dostać w spadku po nim. Więc no cóż, tak to po prostu już bywa. Więc w takim razie, no ja już na pewno tutaj nie osiągnę jakichś lepszych wyników. Chociaż tak naprawdę Jason wylatuje, jego chyba punkty też lecą na jego konto bardziej. Czy mam możliwość zdobycia teraz w takim razie pierwszego miejsca odnośnie niszczenia balonów? To byłoby akurat dosyć śmieszne. Jakbym to po prostu ja zdobył. Dobra, jednego wciągamy oczywiście. Super, bardzo fajnie i pięknie. Dostałem jego druida. To się widzę, jego druida otrzymałem. No i drugi oczywiście na samym końcu, ale nie mają oczywiście żadnych szans ze Shredderem. Więc w takim razie gierkę uznajemy za pokonaną. Gratuluję wam wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Monkey Financer. 52 tysiące zarobione, bardzo malutko bym powiedział. Jason jest disconnected. Bardzo ładna ranga, najlepsza ranga na świecie, wręcz bym powiedział. Yellow Fire Dog został boss killerem. Rozwaliłeś 107 Moamów. Tak tylko dla przypomnienia, Jason rozwalił 277. No ale no Jason masz pecha po prostu. I what Moab? Czyli co to są Moaby? Nie wiadomo co to są Moaby. Dostał szoker, że nigdy Moaba na oczy nie widział, rozwalił tylko ich 11. I piękna ranga oczywiście jak najbardziej zasłużona dla posiadacza Spike Factory. Na samym końcu, tutaj ładne jeszcze pożegnanie się od graczy, którzy z nami dzisiaj tutaj grali. Halo, 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 czy mnie słychać? Cześć. Halo. Halo, witam. To możecie też się ładnie pożegnać, podziękować tutaj za piękne wyniki, które uzyskaliście. Najlepszy wynik to jest Disconnected. No, najlepszy, kuźwa. Ej, ale szczerze z wami się najlepiej grało. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No podziękowania przekażę tutaj wujkowi Władkowi, który zarządzał i sponsorował tą oto transmisję. Dziękuję bardzo. A my w tym czasie kończymy ten materiał na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Zostawiajcie oczywiście łapeczki, komentarze, subskrypcje, dzwony dla naszego tutaj pana YouTube'a, który jest nad nami. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, hej, pa!